Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was kolejny obrazek w stylistyce kawaii, tym razem jest to parasol. Parasol pasujący do obecnej pogody za oknem, do listopadowego deszczu. I zaraz pokażę Wam wszystko, co będzie nam potrzebne do namalowania takiego parasola. Przede wszystkim biała kartka papieru, nie za duża, może być całkiem mała. Do tego ołówek do naszkicowania oraz gumka. Mam śliczną gumkę w kształcie reniferka oraz flamastry. Różowy, to jest trochę ciemniejszy różowy, niebieski i do konturów czarny. Zaczynam od naszkicowania mojego rysunku. To będzie najpierw taki łuk, coś w rodzaju grzybka i pod spodem fale. Fale albo takie łuki zakończone ząbkami. I z drugiej strony tak samo, a na środku rączka. I charakterystyczny dla stylistyki kawaii uśmieszek. Najpierw może zaczniemy od oczek. Jedno oczko zamknięte. Takie samo drugie oczko. To jest uśmieszek. I jeszcze rumieńce. I naszkicowane. Teraz mogę pokolorować. Pokoloruję górną część na różowo. I gotowe. Mogę jeszcze dorysować parę kropelek deszczu spod parasola. Właściwie powinny być nad parasolem, a nie pod, ale pod ładnie wyglądają. I gotowe, jak widzicie, taki rysunek zajmuje naprawdę 30 sekund. Jest bardzo prosty, każdy nawet bez jakiegoś wielkiego talentu plastycznego może sobie z nim poradzić. A wydaje mi się, że efekt jest słodki i uroczy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i oglądania innych filmików na naszym kanale. Cześć!